Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadania z cyklu darmowych kodek petycji. Czy jak masz zadania, nie wiesz jak rozwiązać, wysyłasz je do mnie. Ja je rozwiązuję i rozwiązania wrzucam na YouTubie. Kaśka wysłała do mnie kolejne zadania, 4, czyli mamy tak. Wyznacz współrzędne środka jednokładności, w której obrazem okręgu o równaniu takim jest okrąg o równaniu takim, a skala tej jednokładności jest liczbą ujemną. Co my na początku sobie zrobimy? Na początku zrobimy coś takiego, że określimy sobie, jak te okręgi są. Ja je mam już narysowane, ale skąd ja to wiem? A no wiem to z tej prostej przyczyny, że równanie okręgu to jest x minus współrzędna xowa środka tego okręgu do kwadratu dodać y minus współrzędna yowa środka tego kwadratu, to jest promień kwadrat. Czyli jeżeli przyjrzycie się tu, to macie tak, 16, 16, czyli x środka to jest 16. Tu do y nie ma nic, czyli tu jest 0, prawda? Jest tylko y minus 0 do kwadratu, to jest y kwadrat. To znaczy, że współrzędne środka tego okręgu to jest 16, 0. A promień, no skoro tu jest 4, a tu jest r kwadrat, tak? To łatwo zauważyć, że promień jest 2. Dobra? I dokładnie to samo zrobimy sobie z drugim, czyli mamy tak. X minus x środka, tu jest 6, tu jest x środka, tu jest 4, tu jest y środka, czyli środek to jest punkt 6, 4. 6, 4, tak? A promień? No tu jest 16, tu jest kwadrat, to znaczy, że promień jest 4. Jest? Jest. Dobra. Teraz pasowałoby napisać komentarz. Z racji tego, że promień małego kółka jest 2 razy mniejszy od promienia dużego kółka, to skala wynosi k równa się 2. Lub minus 2, tak? Bo o co chodzi w jednoskładności? Ja mam jakiś punkt, tak? Jeżeli skala jest ujemna, to tak. Jeżeli ten okrąg odbije sobie wzdłuż tego punktu, to robimy tak. Ten punkt, co jest tutaj środek, względem tego punktu, jeżeli skala jest 2, to robimy byłby tu, a skoro chcemy mieć po drugiej stronie, bo jak widać będzie to po drugiej stronie, no to skala musi być ujemna, tak? To znaczy, że jeżeli tu jest, to znaczy, że może tak zrobimy. O tak wam na szybko napiszę, że ta odległość to są dwie takie odległości. Ok? Dobra. Mamy? Mamy. Tylko to oczywiście już skasuję. Tylko skoro właśnie jest po dwóch stronach tego punktu, to skala jednokładności musi być właśnie na minusie. Jasne? Tak, ponieważ mówię, R1 przez R2 równa się 2, ale skala ma być ujemna, czyli teoretycznie ma być tak. Jasne? Jasne. To zauważmy sobie, że w takim razie, skoro już mamy tą skalę określoną i wiemy, że niech tu będzie tak S1, S2, a tu jakiś punkt P, tak, którego szukamy. Tak, który będzie środkiem tej jednokładności naszej. To łatwo zauważyć, że wektor PS równa się wektor S2P. Czyli PS1. Wektor odtąd dotąd równa się wektorowi odtąd dotąd. Zgadza się? Przy czym P ma współrzędne oczywiście jakieś x i y. Ok? Wyznaczmy sobie wektor PS. Ja to zrobię na wektorach, bo jest najłatwiej. Można zrobić to jeszcze w inny sposób, czyli wyznaczyć tutaj tej czerwonej krechy. Wyznaczyć, że odległość od PS1 do PS2 jest 2 razy większa. No i podstawić, ale to jest znacznie dłuższe liczenie. Chyba, że będziecie bardzo chcieli, to piszcie w komentarzach, mogę nagrać jeszcze raz, jak to zrobić z tymi odległościami. A, tu ma być wektor. Jest? Jest. No to co? Co to jest wektor PS1? Wektor PS1, jak się w ogóle wyznacza wektory, tak? I tu będzie S2P. Wektory się oznacza bardzo prosto. Bierzemy koniec wektora, bo czekajcie, wektor PS1 to jest wektor w tą stronę. A wektor S2P to jest wektor w tą stronę, zgadza się? Czyli bierzemy współrzędną końcową. Sorry, tu mi czegoś brakuje. Tak? No bo ten od S2P jest dwa razy większy, czyli PS1 to dwójeczki. Sorry, mój błąd. Ok, dobra, lecimy. PS1. Czyli jak się liczy wektor PS1? Bierzemy współrzędną, bo wektor ma swój początek i tam gdzie strzałka to ma koniec. Czyli bierzemy współrzędną końcową, czyli bierzemy x, 16, sorry, minus początek tego wektora, czyli x, przecinek i to samo z y. Bierzemy y, czyli
0 i odejmujemy początek, czyli y. Jasne? Tu zrobimy to samo. To S2 ma współrzędne 6, 4, czyli będzie koniec, czyli x minus 6 oraz y minus 4. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobra, to sobie oczywiście możemy śmiało wymnożyć tutaj przez 2, czyli będzie tak. 32 minus 2x minus y równa się x minus 6, y minus 4. No i teraz porównujemy sobie tak. To są x-owe, tak? To znaczy, że 32 minus 2x równa się x minus 6. X-y na lewo, liczby na prawo, czyli jak odejmiemy x-a, to tu zostanie minus 3x. Jak 32 przeniesiemy na tą stronę, to zostanie minus 38 i jeżeli podzielimy to przez minus 3, no to x równa się, to może już tu napiszemy, współrzędna x-owa tego punktu to jest 12 i 2 trzecie, natomiast współrzędna y-owa, tu jest minus y, równa się y minus stop, jak ja kocham moje błędy, to jest dwójka, nie? No bo jest dwa razy. Czyli jest minus 2y równa się y minus 4, y na lewo to jest minus 3y równa się minus 4. Jeżeli to podzielimy przez minus 3, to nam wyjdzie, że współrzędna y-owa to jest 4 trzecie, czyli 1 cała i 1 trzecia. A nawet by to tak wyszło mniej więcej z rysunku. Czyli się zgadza. I tyle. Najłatwiej na wektorach moim zdaniem. Fajne zadanie, mi się podobało. Ty napisz o tym, co uważasz, czy fajnie tłumaczę tą matmę i czy to zadanie jest dla Ciebie zrozumiałe. Łapki w górę zawsze mile widziane i zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.